Cześć kochani, jeżeli wasza szafa jest przepełniona ubraniami, już się te ubrania nie mieszczą w tej szafie, a wy macie problem z pozbywaniem się ubrań, z rozstawaniem się z ubraniami, to ten film jest właśnie dla was. Zapraszam do oglądania. Myślę, że ten problem dotyczy większości z nas, ponieważ niejednokrotnie spotykam się z opiniami, że ciężko jest mi coś wyrzucić, bo na przykład dużo pieniędzy za to zapłaciłam, albo po prostu mam jakiś sentyment do tego, albo jeszcze się przyda. No i właśnie takie uzasadnienia powodują, że trzymamy w szafach wiele ubrań, które tak właściwie już trzeba wyrzucić, albo trzeba je gdzieś puścić dalej w obieg, na przykład sprzedać. No i dlatego postanowiłam zrobić taki film, w którym powiem wam, jak ja radzę sobie z pozbywaniem się ubrań, mimo że nie jest to dla mnie łatwe, ale mam pewien taki system, więc podzielę się razem z wami tym systemem. Kiedy pozbywam się ubrań, to dzielę je na kilka kategorii. Jedną z tych kategorii są ubrania, które mało mnie kosztowały, za które mało zapłaciłam. Na przykład tutaj mam bluzkę, którą kupiłam kiedyś w Lumpeksie. Ta kategoria polega na tym, że jeżeli za coś mało zapłaciliśmy, to wtedy łatwo jest się tego pozbyć. Czasami są na przykład jakieś wyprzedaże, gdzie kupujemy bluzki za 10-15 zł i wtedy nie ma problemu, żeby się z nimi rozstać. Mało kosztowało, łatwo jest się pozbyć i nie jest to duży ból. Druga kategoria ubrań to już są ubrania nieco droższe. To na przykład są różnego rodzaju jakieś sukienki, które kupiliśmy gdzieś tam na wesele, wydaliśmy na nie za dużo pieniędzy i potem jest ten ból, co tutaj z tym zrobić. Swoją drogą odradzam kupowanie ubrań, które założymy jeden raz i zapłacimy za nie sporo pieniędzy. Lepiej kupić coś bardziej uniwersalnego, żeby później nie żałować, że wydałam na jakąś sukienkę kilkaset złotych, a założyłam ją tylko raz. Czegoś takiego nie róbcie, starajcie się raczej wybierać uniwersalne ubrania. Z tą sukienką bujam się już od jakiegoś czasu. Może jeszcze ją kiedyś założę, ale no w tej chwili wisi u mnie w szafie. Została sfotografowana, wystawiona na aukcję. No i czekam, aż ktoś ją kiedyś kupi. Czasami jest tak, że ubrania wiszą na jakichś aukcjach, na ogłoszeniach lokalnych kilka miesięcy, czasami nawet rok i dopiero po roku się sprzedają. Ja na przykład jedną z moich sukienek ze studniówki sprzedałam po chyba półtora roku. Wisiała na Oliksie. I ktoś się odezwał i ktoś ją kupił, gdzie byłam w szoku, ponieważ to była sukienka, która no, aktualnie chyba wyszła z mody, była długa do ziemi. Teraz raczej na studniówkach nosi się krótkie suknie, a jeżeli długie, no to na pewno nie taki fason, jak ja wtedy miałam. Więc byłam w totalnym szoku, że ją sprzedałam i to za niemałe pieniądze, więc naprawdę byłam pozytywnie zaskoczona. Tak jak wam tutaj mówię, najlepiej wystawić i sprzedać. Jeżeli nikt tego nie chce kupić, to już jest to jakiś sygnał, że po prostu ta rzecz może nie jest atrakcyjna, nie jest tania. Trzeba wtedy obniżać cenę. Jeżeli wam się wtedy już w ogóle nie sprzeda to za jakieś naprawdę niskie pieniądze, to najlepiej komuś dać. Bo wyrzucić to tak nie bardzo, są różne takie na przykład zbiórki na różnych osiedlach. Można również albo wrzucić do kosza z PCK, chociaż są różne opinie na ten temat. Można zanieść gdzieś do domu samotnej matki, gdzieś do domu dziecka. Kolejna kategoria ubrań to ubrania zniszczone. Dla tych ubrań nie miejmy litości, naprawdę. Mam tutaj spodnie z Bershki. Miałam je może 3 lata, może 3,5, ciężko jest mi w tej chwili powiedzieć. To są spodnie, pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, które przez pod wpływem noszenia zaczęły się na szwach tutaj pruć. Nie wiem, czy to zobaczycie, no na pewno to zobaczycie, bo tutaj widać takie białe niteczki. W życiu jeszcze czegoś takiego nie miałam, żeby spodnie mi się pruły. One wcale nie były jakoś bardzo obcisłe. Więc no, nie było szans, żebym po prostu swoim ciałem rozpychała te szwy. Tak nie było. Tutaj one w ogóle zaczęły się również przecierać z tyłu, więc dla takich ubrań nie miejmy litości, nawet jeżeli coś kosztowało dużo pieniędzy, jeżeli jest zniszczone, wyrzućcie to. Czasami dobrym takim sposobem na rozstanie się z takim ubraniem jest
umowne założenie i noszenie tego przez cały dzień, wtedy zauważycie, że jak staniecie sobie na przykład przy znajomych i popatrzycie sobie na swoje zniszczone spodnie, znoszone, czy tam jakiś inny element garderoby i popatrzycie na kolegę, na koleżankę, że ma na przykład dużo ładniejsze ubrania, to sobie wtedy stwierdzicie, no nie, no wstyd, po prostu wstyd. Nie ma co chodzić w zniszczonych ubraniach, nie ma się co litować nad takimi ubraniami. Trzeba po prostu spakować i wyrzucić na śmietnik, po prostu. Kolejna kategoria ubrań to ubrania nie w naszym stylu, takie, w których się nie czujemy już najlepiej. Ja mam tutaj przykład takiej sukienki, kupiłam ją w Lumpeksie w zeszłym roku. Pamiętam moją euforię, też był film o haul lumpeksowych, w którym pokazywałam Wam tę sukienkę. Byłam pod wrażeniem tej sukienki, naprawdę, ale ona niestety po jednym wypraniu, czy po dwóch, zaczęła puszczać takie niteczki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale puszcza o takie tutaj nitki, takie gumeczki, ciężko jest mi to określić. I ta bluzko, sukienko, tunika już po prostu nie nadaje się do noszenia. Ja zaczęłam się w niej źle czuć, nie tylko przez to, że jest tutaj już podniszczona, ale przez to, że zauważyłam, że to nie jest mój styl, że no nie wiem, nie minęło dużo czasu od momentu, jak ją kupiłam, ponad pół roku, a stwierdziłam, że po prostu jakoś może zbyt dziecinnie w tym wyglądam i stąd taka decyzja, więc jeżeli czujecie, że nie wyglądacie w tym jak wy, no to nie jest ubranie dla was, również się pozbyć, można oczywiście sprzedać. Ale jeżeli na przykład wartość tego jest dosyć niska, a tym bardziej jeżeli jest podniszczone, to wyrzucić, bo nikt nie będzie chciał od Was tego kupić, a jak kupi i zobaczy, w jakim to jest stanie, to jeszcze się zdenerwuje i będziecie mieli nieprzyjemności. Kolejna kategoria ubrań to ubrania, w których jesteśmy nieszczęśliwi. Mam tutaj przykład, idealny przykład, takiego sweterka. Myślałam, że będę nosić ten sweterek już, no nie wyglądam w nim najlepiej, to nie jest mój kolor. Zaczyna się lekko tutaj mychać i oczywiście można to wszystko odświeżyć maszynką, ale ja mam takie przeżycia z goleniem tych ubrań, że zawsze uda mi się wciągnąć kawałek materiału i zrobić sobie dziurę w jakiejś bluzce, więc unikam golenia tych cicików, bo mogę sobie jeszcze bardziej popsuć ten sweterek niż był. No ale tak, pomyślałam sobie, zostawię go po domu, będę chodzić w nim po domu, będzie zimno, to będę go zakładać, ale założyłam sobie go, stanęłam przed lustrem i tak patrzę do tego lustra i od razu było to. No może teraz mi to nie wyszło, ale zobaczyłam, że jestem w nim nieszczęśliwa. To jest kategoria ubrań, gdzie jesteśmy nieszczęśliwi, gdzie od razu postawa idzie tak, zaczynamy się garbić, nie czujemy się w tym dobrze, to widać. Jeżeli ktoś czuje się w ubraniu dobrze, to od razu chodzi wyprostowany i jest uśmiechnięty i wiecie, w ogóle euforia pełna. A jeżeli ktoś czuje się w swoich ubraniach źle, to również to widać. Po prostu wtedy, tak jak powiedziałam przed chwilą, postawa jest bardziej zgarbiona, więc tutaj stwierdziłam, nie będę się rozdrabniać i po prostu wezmę ten sweterek, spakuję i wyrzucę. Może sobie, tak sobie czasem myślę, może sobie jakiś bezdomny go weźmie. Jeżeli wyrzucam jakieś ubrania, to zazwyczaj robię to tak, że wkładam je do jednego worka i nie wyrzucam do kontenera, tylko gdzieś zawieszam obok kontenera i po prostu liczę na to, że może jakiś bezdomny będzie przechodzić i sobie tam coś wybierze dla siebie. Może po prostu komuś pomogę wyrzucając coś, w czym na przykład będzie komuś cieplej. I ostatnia kategoria ubrań. Ciężko mi tutaj tą kategorię w jakiś sposób określić, ale zakwalifikowałam do niej taki sweterek. Sweterek, powiem tak, znowu jest zmechacony. Wygląda w nim dosyć dziecinnie, tak mi się wydaje. Nie podoba mi się ten krój. Ale o co tutaj chodzi? Czasami sobie mówię, a może sobie to jeszcze zostawię, niech jeszcze poleży. A wiem, że już od roku w tym nie chodziłam. I wtedy sobie myślę tak, ile ja mam sweterków w szafie? No i zaczynam liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I wtedy stwierdzam, no nie, no przecież mam 10 sweterków, na przykład. Po co mi ten 11, w którym nie będę chodzić, którego właściwie nawet nie da się już uratować, bo to jest taki materiał, gdzie te zmechacenie no jest trudne do usunięcia. Na pewno nie chciałabym go sprzedawać, bo nie chciałabym, żeby ktoś zobaczył, rozczarował się stanem tego sweterka. Więc takich rzeczy nie sprzedaję, takie rzeczy również wyrzucam i na tej zasadzie to wygląda. Z ubraniami jeszcze jest tak, że jeżeli macie znajomych, którym w podobnym rozmiarze, którzy chcieliby się wymienić z Wami jakimiś ubraniami, to możecie się z nimi spotkać, zorganizować takie spotkanie i pokazać, co macie i po prostu za darmo wymienić się. Możecie również przekazać komuś bardziej potrzebującemu. Czasami z pozbywaniem się ubrań to jest tak, że trzeba sobie troszeczkę w głowie poukładać, bo no niejednokrotnie, jak wydaliśmy na coś pieniądze, to jest nam po prostu żal tego wyrzucić i trzeba sobie tak jak powiedziałam, w głowie poukładać na tej zasadzie, że dobra, pozbędę się tego, albo to sprzedam, albo to komuś dam, albo po prostu jest to tak zniszczone, że nie ma co owijać bawełnę i trzeba to wyrzucić. Na tej zasadzie to wygląda. Moi kochani, jeżeli pomogłam Wam w tym filmie z pozbywaniem się swoich ubrań, to serdecznie polecam Wam przejrzeć teraz Wasze szafy i zastanowić się, czy jest tam coś do sprzedania, do wyrzucenia. Nie warto sobie zagracać przestrzeni życiowej, bo same dobrze wiecie, a bądź sami bardzo dobrze wiecie, bo mężczyźni wiem, że też mnie oglądają. Jak mamy za dużo ubrań, to wtedy stajemy przed tą szafą i nagle stwierdzamy, nie ma się w co ubrać, bo niejednokrotnie te ubrania zasłaniają jedne, drugie, gdzieś tam są z tyłu schowane te dobre, i tak to w życiu wygląda. Jak mamy za dużo przedmiotów, to jakoś tak jest trudniej, a ja zauważyłam, że im bardziej, im więcej rzeczy zaczęłam wyrzucać, im mam luźniej w garderobie, tym lepiej się czuję, łatwiej mi się wybiera ubrania, nie ma tych, które zasłaniały mi te piękne ubrania, więc tak to wygląda. Moi kochani, jeżeli film Wam się podobał, to proszę Was o łapki w górę i zachęcam do subskrybowania kanału te osoby, które są tutaj nowe, żeby nie ominął Was żaden kolejny film. Do zobaczenia, cześć!